kochani, witam Was bardzo serdecznie. My dzisiaj lejemy gaz i jedziemy do Bostonu na wycieczkę jednodniową, także rano jest. Mieliśmy wybrać się troszeczkę wcześniej, ale wiadomo, wycieczkami to troszeczkę schodzi. Ale jestem zwarcie gotowi, właśnie gaz już mi się zrobi. Także zamykam i wyjeżdżamy, jedziemy po mamę i zobaczymy, jak tam w Bostonie sobie zaplanujemy dzień. Mamy tam w sumie parę już miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić. To coś mniej więcej wiemy. Chcemy iść na jakieś zakupy, tak samo. Tak. Cześć mamuś, witam! Jak ty pięknie wyglądasz, sukieneczkę masz piękną. Tak, wystrojona jesteś, bardzo ładnie wyglądasz. Jestem już w Bostonie. Muszę Wam powiedzieć, że droga była naprawdę bardzo prosta, nie było żadnych przeszkód i tutaj wyjechaliśmy do miasta, też było prosto w sumie. Nikt nawet ani razu nie trąbnął na nas, czyli chyba nam dobrze poszło z tą jazdą w Bostonie. Już zaparkowaliśmy, tutaj samochód stoi, gdzie powinien, za mną jest tam piękny widok. I schodzimy, zobaczymy, co będziemy robić. Milanek, to już gotowy. Jedziemy? Jedziemy? Da, jedziemy. Duncan masz, o tak, fajna czapka. Mamy piękne widoki, wyszliśmy już. Okazało się, dzwoniłam tam, czy są jakieś etykiety, żeby tam pojechać, gdzie chcemy, do muzeum herbaty, ale okazało się, że nie ma miejsca. I tak sobie myślimy, może po prostu podejdziemy tam i zobaczymy, czy nam sprzedadzą tak centralnie, tam na miejscu, bo czasami tak właśnie jest, że nie ma, a potem się tam gdzieś pójdzie i można coś kupić. Stateczki mamy, pięknie tutaj iść. Milanek idzie. O, siku. To mamy lotnisko w Bostonie, dlatego te samoloty tam sobie latają. Ważne, bo tam można spadnąć. Ja to zawsze się boję, żeby mi nie pospadali dzieci. Słynna restauracja z krabami. Jest naprawdę kolejka do niej. Także ciekawie. Poprosiliśmy panią i zrobiła nam fajnie zdjęcie. Bo zawsze grupowe zdjęcie ciężko, ale idziemy teraz tam właśnie do Tea Party Muzeum. Z taką fajną dróżką od razu przy wodzie. Tu mamy też budynki duże, bardzo mi się to podoba. A tutaj mamy krowy kolorowe. Może zrobię dla Milanka i dla Julianka zdjęcie. Zobaczcie, gdzie tutaj Milanek jest. Ale już schodzi. Zrobiliśmy szybko zdjęcie. Fajnie. Potem pan robi lemoniadę. Dzieciaczki oczywiście zadowolone. Marcia mówi, lemoniadę wam kupuję. Mamy lemoniadki. Dziękujemy, Marcia. Dobra. Smakuje ci? Super. A tobie smakuje? Dobra, zimna. Teraz do Muzeum Boston Tea Party, to jest bostońska partia herbaty i to po prostu odtwarzają tam wydarzenia, które miały miejsce w 1784 roku, gdzie wtedy partia brytyjska zarządziła, że za handel herbaty trzeba będzie płacić jakieś tam taksy. I po prostu koloniści sprzeciwili się, później nie będziemy płacić tych opłat, weszli na trzy takie statki, jeden właśnie się nazywał Eleanor i rzucali herbatę jako protest. I will just read this little sentence on the card here. Whoever remains seated or stand up to any volunteers that would like to be Mr. Porter or Mr. Brewer. Three ships, the Eleanor, the Dartmouth, and the Brave Beaver. And their holds are fit to bursting with 340 crates of East India Company. Governor Thomas Hutchinson. Ah, jestem już na tym statku, z którego wyrzucali herbatę. Hold doors. We're men up above, we push them over to the side. The bulwarks go overboard to stop the
tea down into the mud to get it to all disperse. Huzzah! This well's going to take us a while. I will not feel badly about the shortest. A tutaj się stanie? Nie, tutaj coś piszą. Będziemy teraz rzucać herbatę, tak jak te 55 mężczyzn w back in the day. Julianek wyciąga. Pomożesz Julianekowi wyrzucić? Za burtę? O, brawo. No. Nie ma herbaty. Statku, ale było niesamowite. Naprawdę bardzo fajna historia, co w ogóle kiedyś się działo i jak to było. Naprawdę bardzo ciekawe. Polecam każdemu, żeby przyszedł tutaj, zobaczył, posłuchał, jak to wtedy się wydawało. I idziemy teraz do środka, do muzeum. Mamy tutaj teraz herbatę. Przyszliśmy i tutaj można sobie spróbować różnych herbat. Naprawdę tutaj jest bardzo dużo odmian. Tu mamy jakoś singlo. Tak. Green tea, to jest zielona herbata, tu jakaś bolki. Europa i America Colonies i najpierw mał kongu i salt kong. Zaraz muszę tutaj sobie nagrać, żeby to przeczytać. Idziemy, mamy herbatkę. Dobrze, chodź tutaj, usiądziemy sobie. Mamy grę tic-tac-toe, handmade. Fajnie to wymyślili. Ten pokój jest taki fajny, zrobiony tak trochę po angielsku, ale bardzo mi się podoba. Siedzimy sobie tutaj, nawet Milanek pije herbatkę, oczywiście on uwielbia. I zobaczymy, kto tutaj wygra. Gramy w półkokrzyżyk. Herbatka bardzo pyszna. Fajna herbatka? Bardzo fajna, wyśmiewali różne herbaty, z Chin, z Indii i tak dalej. I nawet była taka herbata, co była produkowana w Indii i ona przypomina smak herbaty, którą piją w Polsce, zawsze babcia je produkowała. Jak ta herbata się nazywała? Co, pamiętam, taka sypana, granulka, granulowana, coś tam, nie pamiętam. Indyjska. O, tak, herbata indyjska. Tak samo smakuje. To jest fajny w ogóle smak i tak mi przypomina moje dzieciństwo. Zobaczcie, jaka flaga wielka. O, teraz nie widać tak dobrze. O, o, idzie za... Wow! Jesteśmy tutaj na porcie w sumie, gdzie tutaj wszystkie statki cumują. Większość, nie wszystkie, wiadomo. Chcieliśmy pojechać taką szybką łódką. Godzilla to się nazywa, ale niestety już wykupione wszystkie są bilety. No idziemy, zobaczymy, co tutaj jeszcze sobie znajdziemy. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, I caught ya. I'll never let you go. To właśnie jest ta łódeczka, którą chcieliśmy się przejechać, no a niestety nie ma już miejsc. Idziemy teraz już downtown Boston. Mamy tutaj takie stragany. Co weekend pisze, że właśnie takie stragany są i można sobie coś kupić. Przeważnie to są takie rzeczy, jak na przykład pierścionki, jakieś fajne bluzeczki z napisem, czy też jakieś, widzę, bransoletki, coś takiego. Dzieciaczki już tutaj zobaczyli, zapytałam.
Zapisałam się i oczywiście chcieli. Także jestem. Okej. Do you want me to ride over there or do you want me to stand over here? Oh, okay. Jedziemy! O, na razie powoli. Hi! Gakaritai, genga doku ga, kotoba de shinsena koi wo. Kimi no soba ni zutto kono mama itto. Kimi wa kitto kono negai kami no you ni kanaede kureru. Jesteśmy teraz na Quincy Market, to jest obok tego właśnie portu i tutaj idziemy sobie, w sumie nasze docelowe miejsce to, ja tak o kolorach cały czas rozmawiam, nasze docelowe miejsce to jest ulica Newbery i tam są po prostu sklepy, szereg sklepów, fajna uliczka, także tam na pewno pójdziemy, a tutaj mama zaszła do jakiegoś sklepu, a my popatrzymy co jest w tych takich budkach. Widzę, że ktoś tam śpiewa, gra, idziemy zobaczyć. Weszliśmy do środka tego Quincy Market. Tutaj mamy różne kuchnie. Swoje mają stacje, które coś tam sprzedają sobie. My zdecydowaliśmy się na greckie suflaki. Ciekawie będzie smakować. Nie? Grecka kuchnia. Piseczki już zjedli. Tak, wielki dinozaur, a Milanek przygląda się, co to jest, ha? Prawdziwy! Przyszliśmy do Dunkin Donuts i zobaczcie, Milanek wtedy dostał tą czapeczkę ze szkoły, nie wiem czy wam mówiłam. A teraz pasuje mu tutaj, widzicie, Dunkin Donuts ma tutaj swoje donace, ponczusie, czapeczka. Pasuje do tego, do tej scenerii. Zeszliśmy do restauracji, która nazywa się Bistro de Mili i zeszliśmy tutaj, gdyż naprawdę już ciężko było nam chodzić. Nogi nam odmawiają posłuszeństwa, a przeważnie komu? Mamie. Nie, mi też. Dzieciaczki też już mają dosyć chodzenia, także przystąpiliśmy tutaj sobie coś, przekąsimy jakoś przekąskę i sobie piwko zamówiliśmy. O, proszę bardzo, także wasze zrówko. Dzieciaczki się fajnie bawią, podoba im się. Przyszło nasze danie. Tutaj mamy grzybki. Widzicie, z jabłuszkiem i z jakimiś przyprawiami. Ładnie to wygląda. A tutaj mamy gnioki, tak zwane, to czyli takie pierożki.
można powiedzieć, z buraka. Także fajnie. Próbuj, powiesz mi, czy dobre, czy niedobre. Preambule, zaraz zobaczymy, czy dobre. Robimy test na żywo. O, fajnie, bo jest przypieczony. Dzieci już nie. My jemy. Bardzo dobra. Nie za słodkie. Idealnie. Wyszliśmy już z restauracji. Było bardzo pyszne. Ten kurczak, co... Ojej, bo teraz walnę. Bez tego nie mogę mówić. Dzięki. Ten kurczak, co zamówiliśmy, zgrillowany dla Julianka, nie wiem, czy wam pokazywałam, oddałam to jednak, bo jakoś tak nieświeżo pachniał. Mama tak mówi, że no faktycznie coś nie tak z nim jest. To żeśmy oddali, już Julianek nie chciał nic, a nasze jedzonko było smakowite, bardzo mi smakowało. Jeszcze wzięliśmy sobie deser, jak widzieliście, a teraz idziemy dalej na zakupy, może pójdziemy do H&M i Zary. Newbury Road i tutaj mamy różne sklepiki, różne butyki, też jest H&M, do którego zajdziemy, ale pięknie teraz to wygląda, bo jest troszeczkę zachodu słońca i tak fajnie, romantycznie to wygląda. Tam oni już poszli do tamtego sklepu, a tu po kolei mamy sklepiki i butyki. Sunflower. I mama już tam znalazła jakoś sukieneczki, podobają ci się, ale ładnie tutaj jest. Kolorowo. Milankowi też się podoba. Nie, tego nie można tak robić. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Zrobisz, papa? Papa! Podobało się? Tak. No, to fajnie.